Na bezpieczne grzybobranie zaprosiło Nadleśnictwo Wieluń. Spotkanie odbyło się jednak nie w lesie, a w Muzeum Ziemi Wieluńskiej i było czysto teoretyczne. A zatem najpierw teoria, a potem praktyka. Zbieranie grzybów w lesie wbrew pozorom nie jest wcale takie proste. Chcemy zachęcić ludzi do tego, aby uczestniczyli w grzybobraniu, żeby odwiedzali nasze lasy, chcemy je promować. Chcemy, żeby ludzie się dowiedzieli o tym chociażby, że nasza firma już za rok będzie firmą, która będzie obchodziła swoje stulecie. Między innymi dzisiejszy wykład to cykl takich spotkań różnotematycznych, mających na celu promowanie tej naszej działalności ekologiczno-przyrodniczej i wpisane oczywiście wszystko pod hasłem tych obchodów stulecia Lasów Państwowych. Staramy się, zresztą prowadzimy ciągłą taką edukację przyrodniczo-leśną, edukujemy już od podstaw, od młodych ludzi, choćby po to, żeby potem oni wiedzieli, jak zachować się w lesie, jak postępować w przypadku różnych spotkania ze zwierzyną, nie wiem, zagubienia się w lesie, czy chociażby w przypadku złej pogody. Takie działania już od najmłodszych lat w szkołach podstawowych, szkołach średnich mają właśnie to na celu, żeby potem ten dorosły człowiek świadomy ekologicznie wiedział, jak ma się zachować w lesie, żeby nie powodował szkód. Wykład na temat grzybów wygłosił doktor habilitowany Paweł Staniszewski z Instytutu Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obalił on kilka mitów związanych z grzybobraniem i odróżnianiem gatunków jadalnych od trujących. Polecał też mniej znane, smaczne grzyby jadalne. Grzybobranie to nasz sport narodowy, to jest... Na grzybach zna się każdy, tak jak na polityce i na samochodach, a okazuje się, że jednak zatrucia się zdarzają. Pierwsza i podstawowa zasada, nie chojrakować. Jeżeli nie mamy absolutnej pewności, czy grzyb jest jadalny, czy nie, zostaje w lesie. Podstawa. Ale to nie oznacza, że nie warto i nie należy poznawać nowych gatunków, ale pod okiem fachowca, z dobrymi źródłami, żeby zachować bezpieczeństwo. Tu nie ma miejsca na ryzyko. Grzyby, które są robaczywe, potrafią być trujące, grzyby, które nadgryzają ślimaki, też potrafią być trujące, ale nie jest to żadną regułą. Nie jest to żadną regułą. Tylko oznaczenie gatunku daje gwarancję. Okazuje się, że grzyby oprócz walorów smakowych nie mają zbyt wielu wartości odżywczych. Skąd więc takie zainteresowanie ich zbieraniem? Nie zbieramy grzybów z głodu, przynajmniej współcześnie w Polsce. Oczywiście handel to jest zupełnie inna sprawa, ale mówię o takim zbiorze na własne potrzeby. Zbieramy grzyby dla przyjemności. Dla przyjemności nie jedzenia, tylko dla przyjemności zbioru. Dlatego grzyb, przepraszam, mówiąc grzyb, mam na myśli oczywiście owocnik grzyba, bo to jest takie potoczne. Ale to powinno stanowić trofeum. Dlatego tak lubimy prawdziwki, które są piękne, a nie specjalnie lubimy purchawki, które też nie są złe. Ale niech pani przyniesie do domu koszyk purchawek i zobaczy, jak zareaguje rodzina, prawda? No raczej nie. I ja tego nie krytykuję. Po prostu stwierdzam, że rzeczywiście zbiór grzybów w społeczeństwach, które są tak zabawnie i fachowo określane jako mykofilne, do których Polacy należą, to jest taki element rekreacji. Bardzo fajny zresztą. Mykolodzy twierdzą, co prawda, że lepiej nawet delikatnie wykręcić, niż uciąć i zostawiać gnijący trzonek. No ale ja zawsze mówię, no dobra, jeżeli grzyba nie zbieramy, to on i tak tam gnije. Natomiast ja wyznaję zasadę bardzo pragmatyczną. Jeżeli zbieramy grzyby, to podstawą, nawet przy zbiorze grzybów znanych, jest to, żeby zobaczyć owocnik w całości. Bo na przykład tak niebezpieczne grzyby jak śmiertelnie trujący mchomor zielonawy, dawniej zwany sromotnikowym, najważniejsze cechy ma na dole. Jeżeli utniemy ponad tą pochwiastą słoną, możemy przeoczyć elementy, które są niezbędne do znaczenia. A więc z punktu widzenia wąsko pojętego, partykularnego interesu grzybiarza, który sprowadza się czasem do życia i śmierci, należy grzyby wykręcać w całości. Podczas spotkania w muzeum można było spróbować wędlin z dziczyzny, grzybów marnowanych, a nawet ciastek z żołędzi. Wszystko to w ramach projektu Dobre z Lasu, realizowanego przez Lasy Państwowe, który ma na celu promowanie dziczyzny, miodów oraz płodów runa leśnego pochodzących z polskich lasów. Zbieranie takie hobbystyczne na swoje potrzeby jest jak najbardziej darmowe i dlatego zapraszamy w takim kierunku do lasu. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o jakieś przemysłowe przetwarzanie runa leśnego, owoców runa leśnego, czy grzybów, czy jakichś innych jagód, borówek, jest możliwe oczywiście po odpowiednim uregulowaniu umownym i wtedy mogą firmy w zasadzie ten temat realizować na takim etapie. I na razie to wszystko. O bezpiecznym grzybobraniu będzie u nas jednak więcej. Zapraszamy do tematu tygodnia zaraz po sporcie.